Cześć. Siemano. Dzisiaj jesteśmy w fajnym miejscu. Fajnym dosyć. Zobaczcie, jak jest pięknie dookoła. No. Jak jest pięknie. A my będziemy wchodzić o tu. Tutaj. O tu. Zaraz wyjdziemy. Nie ma okien, nie ma niczego. Jak to mówił Kononowicz. Ale tak naprawdę to mamy dla was trochę świński temat. Świński dlaczego? Bo znajdujemy się na terenie byłej ubojni. Myślę, że nie tylko świnie były tutaj, miały być bite, czy też jakieś inne bydło. Świnie były bite po dupach tutaj, pasami. To znaczy nie, to było zrobione, ale niedokończone. Także... Poczekaj, czyli jak to była ubojnia, to może być nawet nawiedzone miejsce. Duchy ubitych świń tutaj krążą, tak? Tak jest. Wchodzimy do środka. Nie zobaczymy, ma co zostaniemy. Chodźcie z nami. Czekać. Już na pierwsze oka wam się rzuci coś pięknego. Echo? Zobaczcie. Zobaczcie, jakie graffiti. Fajne. Jakie miejsce. Ciekawe. Dużo jakaś hala. Czy jakie te grafiki sfilmuję dookoła? No. Nie wiem, czy jakiejś dyskoteki tutaj nie było czasem. Co? Ja nie wiem, czy jakiejś dyskoteki czasem tutaj nie było. Fajne obrazy. Widać, że tutaj odbywają się czasami jakieś melanże. Ciekawe przesłanie. '09/05/23, to całkiem niedawno. Kibelek. Tak. Tam są schody na górę. Wejdziemy na górę. Ale później wejdziemy na górę. Najpierw dół, proszę. Obejrzyjmy dół. A tutaj podejrzewa. W tym miejscu mogła być jakaś kasa. Kasa była. Fajnie z okienku siedziała przy kasie i... To raczej powinno być odwrotnie. Tak, ale... Pan w okienku siedział przy kasie i sprzedawał bilety. A pan by siedział w okienku i sprzedawał bilety? Za dobre pieniądze zawsze. Fajne zajęcie. Ale ktoś tym miejscem się interesuje, to zobaczcie, bo to jest naprawdę posprzątane. W miarę tutaj jest rampa przewodnicząca. I tutaj coś było. Tak. Zajrzyjmy. Coś większa hala.
Mówisz, Adrian, że tutaj była ubojnia, tak? Tak. Jakieś tutaj jakieś takie mało co optymistyczne hasła wymalowane na ścianach. Też to zauważyłem. Belki. Belki to. Tutaj stara jeszcze lekcja. Kurde, to pół podano i nie przejść. Przyjdziemy. Tak, to tutaj się odbywał ten ubój. Kolejne grafiki. Tak. Nawet fajne. Tutaj również. Wiesz, co ci powiem? Moim zdaniem to jest nawet delikatnie przerażające miejsce. No. Nie wiem czemu, on strasznie dziwnie tutaj się czuje. Tutaj to były te, tutaj to były biura. Ja bym nie wiem. Były, bo to była działająca ubojnia, prawda? Nie? Nie? Już bym ciekawostkę mówię. Ta ubojnia miała trzech właścicieli. Pierwszy właściciel zmarł. Drugi właściciel trafił do więzienia. A trzeci właściciel nie opłacało mu się tego robić. Także coś jest, ale nie jest to dokończone. Później wyjdziemy. Najpierw tego. Kotłownia. Ale wiecie co? Przerażają mnie te napisy na ścianie. Wszystko jest o śmierci. Dlatego mówię, że jakiś taki dziwny klimat tutaj czuję. Tutaj nie byliśmy, tu jest ciemno, ale tutaj nic nie ma w sumie. Tak. Nic nie ma. Wiesz, jakieś dure miały być. Wiesz, na początku... Na początku wydawał się taki dosyć optymistyczny ten budynek. Ale teraz im dłużej tutaj chodzę, tym większe przerażenie mnie ogarnia. Bo to Radek przez ten... Nie, niekoniecznie. No ma swój taki kurna strasznie mało przyjazny klimat. Krz, krz.
klimatem The Walking Dead? Co? Słucham? Super film, serio. Bajka dla niegrzecznych dzieci. Ale klimat ma fajny. To jest na graffiti, to są arcydzieła, są, ale napisy to no, są przerażające. Krzyże wymalowane, krzyże do góry nogami. Ale radku. Są schody, chodźcie na górę. Idziemy na górę. Zaczarowany burdel. Napis na nadprożu. Same te napisy ustraszają człowieka. Aby nie wchodzić. Dobra. Idziemy, zobaczymy do tamtego budynku, co wcześniej widzieliśmy. Tak. Teraz idziemy do drugiego budynku. Jak mi... Budzik. Przerażające. Dziecko budzi. No. Naprawdę przerażające miejsce. O, trzeba uważać, bo tutaj była kotłownia. Nawet jeszcze piec został. Piec i bojler jakiś widzicie? Tak. Bojler jest tutaj. Widać go z tej strony. Tak. Tam jeszcze go można niżej zejść. Można. Ale tylko tak, nie tak, wiem, tak, którędy, tak, czy w ogóle... Ale tak jak Radek mówi, że to była kotłownia. To była kotłownia. Czyżby była niedaleko granica z Białorusią? Ja widziałem koń, chodźcie. Jest komin. Powiem ci tak, Adrian, nie ryzykowałbym dzisiaj wchodzić na niego. Trochę za gorąco. Jest ponad 30 stopni, a to jest rozgrzane. Blacha mocno rozgrzana. Tak. Niestety. Nie wejdę. Nie, daruj sobie. Ja wiem, że ty byś wszedł na niego, ale... Chodź jeszcze zobaczymy to drugie pomieszczenie, wejdę. Pełno śmieci.
Tutaj nie ma czego szukać. Stare kable. Tak. No, wiesz. Motylek. Motylek. I kibelki. Ale tam widzę kontener. Może do niego wejdziemy, zobaczymy co tam jest. Idźmy, zobaczmy. Mogą być ciekawe artefakty. Już widzę, że są bardzo ciekawe artefakty. Śmieci. Tak. Mnóstwo śmieci. Wysypisko śmieci. Za 100 lat będą skarbnicą wiedzy dla naszych czytelników. No i na tym kończymy tą świńską przygodę w tym pomieszczeniu. Ładna dosyć, najładniejsza jak ja tutaj był. Ale to będę sam. Przerażające to chyba na te wszystkie te grafiki, te wszystkie te hasła, które widzieliśmy na filmie, no wszystkie no, związane hasła, są śmierci. Hasła, ale generalnie tak może powiedzieć bardziej kurwa jakieś takie kurde, nie wiem, dziwne kurde, wiesz, samopoczucie tutaj udzielało na to, że tak. Ale jak ktoś będzie chciał powiedzieć, bo cały noc. To by było na tyle dzisiaj. Tak, no. Jak się podobał film, łapki w górę. Jak nie, to również w górę. Zapraszamy Was do